Czyli witajcie moi drodzy z tej strony, jak zwykle pan Dolar, a to jest kolejny materiał na moim kanale z cyklu Dying Light 2, czyli nasze umierające światło. Już po fabule, mam nadzieję, że napisaliście w komentarzu, jakie wrażenia odnieśliście. Witam was też tutaj ja w nowej kamerce, gdzie w końcu się nie pikselizuje, także siemano. I co moi drodzy, tak jak wam obiecałem, mimo że seria zakończyła się już fabularnie, mam dla was jeszcze kilka rzeczy do pokazania. Obozy bandytów, mamy tutaj jeszcze anomalię GRE, mamy też kilka zadań pobocznych, nowe wątki takie jak Gildę Gońców, Klub Książek czy Baba, które są zadaniami które są wątkami wielozadaniowymi, o tak chciałem ładnie powiedzieć. No i co moi drodzy, pierwsze zadanie, które sobie robimy jest tutaj. Jest to zadanie pod przykrywką na poziom trzeci, mamy już poziom siódmy. Także sporo się zmieniło. Co porobiłem jeszcze poza nagraniem, taki dłuższy wstęp dzisiaj? Wykonałem wszystkie wyzwania z wykrzyknikami, żeby po prostu sobie to odhaczyć i nie mieć problemu potem z szukaniem zadań. Tak więc, moi drodzy, zostały już tylko na mapce same zadania. Dzięki temu wbiłem poziom umiejętności i wziąłem sobie którąś tam umiejętność, już nie pamiętam, jakąś mało istotną. Skok z obrotem chyba wziąłem, tak mi się wydaje. I wytworzyłem też taką broń z tych naszych schematów, które możemy robić u Kowala. Więc mamy teraz taką broń, z taką będziemy chodzić. Ostatnio chodziliśmy z tym i znaleźliśmy też coś takiego. Ale ten topór jest dużo lepszy, prawie 400 obrażeń, także jego będziemy sobie używać teraz w dalszej części naszego gameplayu. No i co nam powiesz, ziomeczku? Hej, wszystko w porządku? A tobie co do tego? Nie twój interes. Oli, zluzuj gumę. Nie wiesz kto to? To ten pielgrzym, Aiden. Skoro już pytasz, jedna z naszych, Karin, pracuje pod przykrywką w pobliskim obozie renegatów. Szpieguje. Tak, zgłosiła się na ochotnika, by wleść w paszczę lwa. Regularnie raportowała, aż przestała. Od iluś dni nie dała znaku życia. To nie wie z tym. Musieli ją złapać. Dzięki za ekspercką analizę, panie Czarna Rozpacz. Ktoś musi tam pójść i ją znaleźć. Co właściwie tam robi? Dowiaduje się wszystkiego, czego może. Te renegackie ścierwa są skończone, a dzięki niej mamy informacje. Skończą z hukiem. Okej. Okay. Sugerowała wam, że ma kłopoty? Nie bardzo. Jej raporty przychodziły coraz rzadziej, ale nic poza tym. No, były też mniej przydatne. Myślałem, że niedługo to rzuci i wróci do domu. A to nagle puf i zniknęła. Dlaczego jej nie poszukacie? Nie ma opcji. Renegaci zwęszyliby nas w mgnieniu oka. Byłoby po nas. Tak, to jebani renegaci. Może i jestem facetem, ale i tak mogliby mnie zgwałcić. A, rozumiem. Chryste, Oli, ty to masz problemy. To pomożemy chłopakom w takim razie. Pójdę sprawdzić. O kurde, naprawdę byś nam pomógł. Mam papiery, które pozwolą ci wejść do obozu. Jego też dorwą. Widzisz, z czym muszę się użerać? Daj mi te papiery. Będę z tobą szczery. Podrabiałem je na szybko. Jak ktoś im się bliżej przyjrzy, to się gapnie. To oznacza, że jak już wejdziesz, musisz działać szybko. Dasz radę? Jasne. Świetnie. Teraz uważaj. Obóz renegatów jest wciśnięty między biurowcami. Okej. Jak ją rozpoznam? No cóż, w takich miejscach wielu kobiet nie ma. Ale musi wiedzieć, że jesteś z nami. Użyj tajnego hasła. Wydoiłaś kozy? Ona odpowie... Kozie mleko jest zbyt kwaśne jak na mój gust. To będzie Karin. Kozie mleko jest co? Co to ma być za hasło? Świetne, co nie? Ja to wymyśliłem, stary. To moja inwencja. Po całości. Aha, okej. Dobra, to zajebiste hasło. Mogliście zrobić wszystko, chłopaki, a wymyśliliście to. No dobra, lecimy w takim razie. Przeszukać obóz renegatów. Raczej nie przewiduję większych problemów z
z tym przeszukiwaniem obozu renegatów, no bo to zadanie jest trzeciopoziomowe, jesteśmy 4 poziomy do góry. Także cokolwiek tam chłopaki sobie nie umyślili, to myślę, że bez problemu po prostu damy radę się z tym zmierzyć. Już jesteśmy blisko, no parę lat nie ratuje życie, naprawdę kocham ten sprzęt. I zobaczymy, ile zadań zdążymy sobie zrobić. Ja nie pamiętam tych zadań, jak wiecie, grałem już ponad rok temu. Także zdajemy się na los po prostu, ile one zajmą. Wróciłem z patrolu. Mogę przejść? Pokaż swoje papiery. Wyglądasz znajomo. Nie widziałem cię już gdzieś? Może. Ciągle ktoś mi to mówi. Tak. Masz taką jakąś znajomą twarz. Witaj w domu. Okej, okay, podejrzane zachowanie. Ja też tu mam tak ciemno jak wy, więc nie bójcie się. Strasznie ciemne te lokacje. I możemy, jak rozumiem, się tu swobodnie przemieszczać, przynajmniej przez jakiś czas. Dopóki się nie kapną, że mamy lewe papiery. Wydoiłaś kozy? Kozy? O czym ty do mnie pytasz? Przepraszam, nieważne. Okej, okay, fair. Dobra reakcja. Myślę, że jakbyście byli randomem, który podchodzi do kobiety i mówi właśnie to, to miałaby reakcję bardzo podobną. Także szacun za realistyczne wzorowanie kobiet. Możecie napisać, jak jesteście kobietami. Wiem, że tą serię ogląda sporo kobiet. Czy jakbyście zareagowały, gdyby ziomek napisał, gdyby ziomek wam powiedział, czy wydoiłeś kozy? Tak randomowo totalnie, wiecie, jakiś obcy typ, nie? Aha, tu nie wejdę. Ten się dziwnie patrzy na mnie. No, gdzie ona będzie? Bardzo mam czas. To zajmie tylko chwilę. Slipki? Czy boksy? Co jest z tymi ludźmi nie tak? Ta pełna swoboda. Widzisz, kto teraz jeszcze chodzi w gaciach? Niech ci będzie. Masz rację. Cieszę się, że pomogłem. Muszę... Ej, zaczekaj. Czy ty o kurde. W pośpiechu, tak. Na razie. Dobra, było blisko. Wolne jajca, panowie, wolne jajca. Możecie napisać w komentarzu wolne jajca, to wam przypnę serce, nie? Kocham to zadanie, kocham tą grę, kocham jej humor. To, że z jednej strony mam poważną misję odnalezienia tutaj zaginionego SP-ka, nie wiem jak to odmienić na żeńską wersję. Można by pomyśleć, że byłoby tu na czym oko zawieść. Wydoiłaś kozy? Nic nie wiem o kozach. Przystojniaku, a jeśli szukasz... Nieważne. Aiden, tu Stan. To kiepski moment. Muszę cię ostrzec. Strażnicy się kapnęli, że papiery... Aha. A kurwa. Otóż to, zegartyka. Musisz znaleźć Karin i zwijać interes. Zaraz zaczną przetrząsać obóz. Zrozumiałem. No, to gorzej w takim razie. Czy ja mogę z tobą jeszcze... Nie. Znajdź Carmen szybko. No to zajebiście, ale... Gdzie ona będzie w takim razie? O, patrzcie. Wydoiłaś kozy? Kozie mleko jest zbyt kwaśne, jak na mój gust. Przysyłacie SP? Tak. Coś ci grozi? Tylko ze strony SP. Co masz na myśli? Ja...
Poznałam kogoś. O. Nazywa się Alfons. Renegat. Człowiek. Jest renegatem, ale to tylko łatka, tak jak stróż prawa. Powie CSP, że mnie odkryli i zabili. Inaczej będą mnie szukać. Nie odpuszczą. Stracę Alfonsa. Stracę wszystko. Aiden, tu Stan. Jak idzie? Tak, znalazłem ją. Kurde, wiecie co? Nie mam serca jej tego robić. Jak się kochają, to chuj z nimi. Jej grób znaczy się. Co? Zabili Karin? Niestety. O, żeż kurwa. Niech tylko kura się o tym dowie. Mówiłem ci, że jest trupem. Dzięki, Aiden. Zdaje się, że mamy związane ręce. Przykro mi, że nie mam lepszych wieści. Bez odbioru. Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Liczą się nie tylko łatki i uniformy. To za mało, wiem. Ale przyjmij to, proszę, z wyrazami wdzięczności. Dzięki, ale raczej nie wyjdę stąd żywy. Musieli już zacząć mnie szukać. Za tobą są drzwi. Możesz uciec niezauważony. Dzięki i powodzenia. Ja jakoś nie miałem serca, żeby ją po prostu powiesili, no bo Esper raczej by tak zrobiło. No i mamy zadanie wykonane, trochę punktów parkouru. Dobra, widzę, że się wieczór robi, także wieczór, już noc jest. Dobra, drugie zadanie. To będzie quiz. Zobaczymy, o co tam chodzi. Quiz historia, zadanie na poziom drugi, a potem zrobimy to zadanie nocne z poziomu piątego. Szybkie zadanko. Fajna historia, dobre żarty. Approved, nie? Jakby dolar. Dolar daje okejkę. Fajne zadanko, mówię, no ja lubię to poczucie humoru, że gra mimo, że ma dość poważny klimat, bo jednak traktuje, wiecie, post-apo, te sprawy, nie? To jednak... Jednak jest to o tyle spoko, że naprawdę ten humor jest zbalansowany i są momenty, kiedy chcecie się płakać, tak, podczas śmierci Franka, nie? Naprawdę mnie to rozkleiło, strasznie mnie to ruszyło, a z drugiej strony... Z drugiej strony przychodzi moment, kiedy właśnie macie zadanie pokroju czy wydoiłaś kozy do randomowych kobiet. No kurde, no powiedzcie, że ta gra nie jest świetna. Wiem, że ona ma swoje wady i niedoróbki, ale ja to akceptuję, mi się podoba. Zresztą wam też się podoba, patrząc na to, że oglądacie tą serię, pomimo tylu odcinków, które tutaj już dla was nagrałem. Także no myślę, że też lubicie ten humor. Możecie napisać, co wy sądzicie o takim czymś, czy... W ogóle dużo dzisiaj wam każdy pisać. Strasznie was męczę dzisiaj, ale obywatele ludu pracującego, pamiętajcie, Awe Wódz, Awe Ja, nie? Więc możecie napisać, czy wolicie raczej, żeby gry tego typu post-apo były bardzo stonowane i traktowały typowo wszystko poważnie, czy też lubicie takie zadania, gdzie są po prostu... smaczki humorystyczne. To już mówię, to już zostawiam po waszej stronie, więc napiszcie w komentarzu koniecznie. Ja wszystkie komentarze czytam, na wszystkie staram się odpisywać, jeżeli mam coś do dodania. Jeżeli nie, to daję po prostu serduszko. Także nie, wasze wiadomości się nie zmarnują. Dobra, Ciemek, cicho. O czym tam marudzisz pod nosem? Marudzę? Synu. Staram się ocalić naszą zbiorową pamięć. Próbuję tylko zachować historię. To poważne zadanie. Podoła mu jeden człowiek? Poradzę sobie. Przez 30 lat byłem tu przewodnikiem. Po upadku założyłem Towarzystwo Zachowania Pamięci o Villador. Zdaje się, że nie ma tu już czego za bardzo zachowywać. Podziękujmy renegatom. Zwłaszcza teraz musimy pamiętać o naszej przeszłości. Musimy ją zachować. Inaczej na dobre wrócimy do ciemnych wieków. Ludzkość nie będzie miała przyszłości, gdy zapomnimy o naszej historii. Co powiesz, żebym zadał ci kilka pytań? Zobaczymy, czy uważnie słuchałeś. Sprawdzimy, jak dobrze znasz historię. To jak? Jesteś gotowy pomówić o historii? Jestem ciekaw w sumie, jak to będzie wyglądać. Spróbuję. Dobrze. Na
Najpierw jeden z przełomowych momentów współczesnej historii. Tragiczne wydarzenie, którego skutki do dziś widzimy w tym, jak wygląda miasto. Pytanie. Jakie wydarzenie znane jest jako Czarny Poniedziałek? Strzelanina, pierwsza epidemia, bombardowanie chemiczne w 25. Chyba była to strzelanina. Strzelanina, która miała miejsce w Houndfield 6 marca 24 roku. Źle. O kurde. Musisz bardziej słuchać ludzi i ich opowieści. To powinno być proste. Każdy tu stracił kogoś. Aha, okej. Okay. Poniedziałku. Następnym razem pójdzie mi lepiej. Czyli naloty. Nim spróbujesz ponownie. Aha. Czyli ziomek musi odczekać chwilę. Ale spróbujemy to zadanie wykonać, na pewno będę chciał wam pokazać. No niestety źle odpowiedziałem, jak widzicie, Dolar w ogóle nie słucha. No też wiecie, podczas tylu... O kurde! Dobra, to nie był mój zamiar, przyznaję. Chciałem się złapać na haku. Podczas tylu odcinków, które ja dla was tutaj nagrałem i w jak dużym odstępie czasowym to było, ja po prostu nie pamiętam, jak się to wszystko nazywało, nie? Oraz dyszkę sobie klepniemy. Będzie na zaś. No także... Niestety, na ten moment nie jestem w stanie tego zadania wykonać. Ale spoko też jest to, że nie możemy go od razu resetować, bo dzięki temu nasza zła odpowiedź rzeczywiście ma wpływ na świat. No i zobaczmy tego ziomka z nocnym zadaniem. Co się stało? Jestem nędzarzem, wpędzonym w biedę z własną rodziną. Rodzinę? W istocie to moi krewni doprowadzili mnie do tego straszliwego stanu. Mój własny ród. Jak mogą być tak nierozsądni, omamieni przez fantazmaty? Biada im, biada. Zamierzasz powiedzieć mi, o co chodzi? Mój tatuś, mój drogi tatuś. Opuścił ten Battle West w zeszłym miesiącu. A jego rodzeństwo? Moi obmierzli stryjowi ciotki. Pluje na nich. Oszaleli z żalu. Weszli na mroczny szlak i znaleźli zarażonego, posiadającego moc wskrzeszania umarłych. Od tego czasu składają tej istocie ofiary z kosztowności, zaczynając ją, by przywróciła tatusia do życia. Bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. Naprawdę w to wierzą? Tak, są przekonani, że ich ofiary skłonią te bestie do ożywienia tatusia. Ludzie muszą w coś wierzyć, cokolwiek by to nie było. A co to ma wspólnego z twoją biedą? Do składania ofiar używają kosztowności po tatusiu. Kiedy próbowałem ich powstrzymać, wyrzucili mnie z domu. Nic mi nie zostanie. Tylko... wspomnienia po tatusiu i wielka pustka w sercu. Sam poszedłbym do tej kaplicy po jego rzeczy, ale jestem słabowitym człowiekiem. Ale ty wydajesz się krzepkim jego mościem. Może poszedłbyś tam i odzyskał dla mnie jego skarby? No, jeśli tyle to dla ciebie znaczy, mogę spróbować. O, masz serce lwa. Wynagrodzę ci to po 100 groszy. Składają ofiary wieczorami, więc musisz tam pójść nocą. Znajdziesz jego rzeczy w wiklinowych skrzyniach. Możesz tu zaczekać, aż słońce uda się na spoczynek. Będę czekał na ciebie w moim mieszkaniu w Lower Them Air, przy Garrison. Wejście jest obok starego hotelu przy kanale. Żegnaj. Żegnaj. No to w porządku. Wiemy, co mamy robić, od razu zmieniamy porę dnia. Bo jednak jest to zadanie nocne, także wykonamy je sobie w nocy. 217 metrów stąd. Także nie jest to jakoś... nie jest to jakoś turbo daleko, z tego co widzimy. A ja również mam paralotnie, dzięki czemu te 200 metrów to jest tak naprawdę nic. Aha!
Okej. Już się domyśliłem, o co chodzi. No przecież te anomalie GRE. Ale obrażenia mu zadajemy kosmiczne. No jednak jest to anomalia z poziomu 5. Dlatego też było dodane na poziom 5. No rzeczywiście. Anomalia GRE przecież wskrzesza zarażonych z powrotem do życia. Ile to mi wszystko zadaje obrażeń, halo? Dobra, koledzy, poskakaliście. No i dobra. Wchodzimy. Czyli tego typu to było zadanie? No spoko, fajna uzoczka fabularna, ale spodziewałem się czegoś więcej niż po prostu kolejnej takiej aktywności, którą tak byśmy sobie odhaczyli. Ale okej, jakby rozumiem cały zamysł. Nie najgorsze zadanie. Dobra, tylko trzeba jeszcze znaleźć te wiklinowe kosze później. Proszę, aktywność ukończona, więc spoko, dostajemy kolejne punkty walki. Już naprawdę sporo mamy tego wszystkiego. Rękawice snajpera, czy ja je chcę ubierać? A, ponosimy sobie. Dobra, i gdzie są te wiklinowe kosze? Tutaj są. Dobra, kolega załatwiony. Tu jeszcze jest jakiś jeden, także... Chciałbym ich najpierw pozałatwiać, no oni raczej nie są jakimiś najtrudniejszymi przeciwnikami na świecie. O kurde. A ten się na mnie rzucił, skubany. Dobra, otwieramy w takim razie koszyk. I mamy pierwszą szkatułkę jakąś tutaj. Tu nawet... A mogę coś tu wziąć, patrzcie. No spoko, zawsze to trofeum do ulepszania naszych rzeczy. A pamiętajcie... O kurde. Pamiętajcie, że do przejścia... O kurde, ale się podpaliło. Ile was tutaj? Że po przejściu gry czeka nas jeszcze DLC i dobrze ta butla się nie zapaliła. Mam wszystko. Aha, i to robiliśmy... A to co? Spotkanie. Na pomarańczowo. Ciekawe. Tu jeszcze nie byliśmy w tych terenach, bo to są te nowe tereny renegatów, które sobie odkryjemy w następnym materiale. Zobaczymy, co tam się ciekawego kryje, czy nie ma jakichś nowych zadań. I lecimy teraz oddać tego questa. Ej, zawiesiłem się, halo. Ale ciemno. Mój brat prawie przez ciebie zginął. Nie chciałem, by stała mu się krzywda. Ale stała się przez ciebie. Przestań wciągać innych w te swoje brudne interesy. Jeśli tylko się dowiem, że znowu to robisz, to cię wydam. Hej! A ty kto? Kolejny chłopiec na posyłki tego głupca? Chrzanić to. Mam to gdzieś. Idę stąd. Co tu się dzieje? O czym on mówił? Widzisz, przed upadkiem byłem aktorem. Nie najlepszym. A kiedy zabrakło sceny, wylądowałem na ulicy i zostałem oszustem. Ale w tym też nie jestem zbyt dobry. Bo jak byłem biedny, tak jestem. Wszystko, co mówiłeś o ojcu i rodzinie... To było kłamstwem. Musiałem cię przekonać, żebyś odzyskał dla mnie kosztowności.
No ty dziadu. O tym stworze jest prawdziwa. Tak samo jak bandyci, którzy wymyślili ją, żeby wrobić ludzi w składanie swoich rzeczy w ofierze. Potem przychodzą i je zabierają. Nie mogłem tam iść i ryzykować, że mnie przyłapią, więc postanowiłem wysłać kogoś innego. Jestem chciwym, leniwym skurwysynem. Czego ode mnie chcesz? Przynajmniej w tej kwestii jesteś szczery. Próbuję. Czasem. Jak teraz. Przetrwałeś wyprawę. Zachowaj łupy w zamian za swój trud. Dla mnie kurtyna już zapada. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą? Znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy, zakończym na zawsze boleści serca. Dobra, ty żyjesz, ziomek. Jak? No... Gdybyś miał drugą pracę, to radziłbym jej nie rzucać. Okej, okay, i zadanie ukojenie wykonane w takim razie. I mamy dwa razy biżuterię, cenny przedmiot, oraz punkt walki, który zainwestujemy sobie w... Eliminację z krawędzi, to mi się kiedyś tam przydało, ale czy to mi się jeszcze przyda? Raczej nie. Raczej bym chciał blokowanie pocisków, to jest spoko. I potem odbijanie pocisków, też jest fajne. Możemy odbić strzałę, którą koleś w nas strzela i ją po prostu im wybonnią dostał, więc fajna rzecz. O, kurwa! Boże święty. Ale się wystraszyłem. Dobra, i teraz tak. Teleportujemy się... Tutaj, prześpimy się do rana i co? I w tym momencie spróbujemy jeszcze zrobić ten quiz i zakończymy sobie ten materiał. A w następnym odcinku już wam mogę zapowiedzieć, w następnym odcinku będziemy sobie zwiedzać nowe, jeszcze nieodkryte tereny renegatów, także będzie ciekawe. W ogóle dzięki, że jesteście, tak szczerze, że mimo zakończenia fabuły, dalej, jeżeli oglądasz ten film, mordeczko, dzięki, że jesteś super, nie zmieniaj się. I dziękuję oczywiście za ciągłe wspieranie tej serii, zostawienie łapek w górę, zostawienie komentarzy, wyświetlenia, czas oglądania, to wszystko jest super i motywuje mnie do tego, żeby dalej nagrywać tą serię i żebyśmy się razem dalej fajnie bawili. Ale już bez mojego biadolenia, lecimy szybko, bo szkoda czasu mojego i waszego, bo w tym momencie mogę na przykład nagrać jeszcze jeden film. A mamy to bardzo niedaleko stąd, bo jedyne 100 metrów. I elegancko, dwa zadanka wykonane, być może się jeszcze uda trzecie. A jeszcze wam jedną rzecz pokażę, jak wejdziecie tutaj do ziomka. Świetnie robi się z tobą interesy. Tu możemy w ogóle coś ulepszyć, a czy ja coś chcę ulepszać, coś mnie bardzo interesuje z tych rzeczy, które tutaj są. No, w sumie to jest spoko. I co wam chciałem pokazać? Mamy tu coś takiego jak wytwórz broń. I właśnie stąd mam ten toporek. A możemy również, jak widzicie, ulepszać schemat za pomocą trofeów. A że to był złoty schemat, to ulepszyłem go po prostu do legendarnego. No, jak widzicie, mamy tych schematów trochę. Chciałbym kiedyś rozwinąć to szablę husarską, bo podoba mi się po prostu jej wygląd. Ale to może kiedyś. Na ten moment idziemy zagadać tutaj. To jak? Jesteś gotowy pomówić o historii? Jestem. Dobrze. Tragiczne wydarzenie, które... Jakie... Chodzi o bombardowania chemiczne miasta sprzed... Dobrze. 6 stycznia 25 roku o godzinie 8 rano rzeźnik, pułkownik Williams, postanowił użyć nowo odkrytego związku chemicznego, gen modu THV, by pozbyć się wirusa.
Nadzieja na odzyskanie kontroli nad miastem przerodziła się w tragedię. Zginęły miliony. Spowodowało to także okropne mutacje części zarażonych, którzy zamienili się w tak zwane alfy. Chemikalia są wciąż niebezpieczne. Nie zbliżaj się do nich. Pomówmy o masakrze marcowej. Pamiętasz, co się wtedy stało? To chyba to było. Właśnie masakra marcowa. Byliśmy kiedyś przy tym pomniku zapalić świeczkę. To było zadanie lekcja historii, jak się nie mylę. Armia zabiła 64 cywilów protestujących przeciwko konfiskacie broni. Widzę, że naprawdę uważałeś. Yeah. Zgadza się. Po strzelaninie wybuchły zamieszki, które doprowadziły do upadku generała Pratta i przejęcia kontroli przez pułkownika Williamsa. Armia skonfiskowała całą broń i amunicję. Wszystko zaczęło się tam, na południe od Houndfield, przy pomniku Kongresu Sztuki. Dokładnie. Ostatnie pytanie. Wyjdźmy poza Ville d'Or i spójrzmy na wszystko globalnie. Zanim mutacja przyspieszyła, THV znano pod nazwą wirus z Haran. W Haran wszystko się zaczęło. Pamiętasz, kiedy miały miejsce wydarzenia w Haran? W 2014 roku. Wczesną wiosną 14 roku. Brawo! Elo! Bang! Tak, wirus pojawił się podczas zawodów lekkoatletycznych w 2014 roku. Miasto odizolowano, a wirus czekał w uśpieniu. Później GRE zrobiło ten obszar strefą wykluczenia. Pamiętam te niedoszłe rozgrywki. Wziąłem tydzień wolnego na oglądanie. Mój kraj miał sporo szans medalowych. Nikt nie sądził, że rozpęta się tam istne piekło. Ale nikt nie chce o tym mówić, choć wszyscy to wiedzą. To właśnie przyczyna upadku. Pochwalam twoją wiedzę, młodzieńcze, ale stale ją pogłębiaj i nie zapominaj. Od ciemności dzieli nas raptem kilka spalonych książek historycznych. Oto dowód mojego uznania. Dzięki niemu dowiesz się czegoś o mojej ulubionej części miasta, katakumbach. Spoko, i takie to przegadane zadanie. Udało mi się je zrobić za drugim razem, także fajnie. Już wam pokazuję ten nowy przedmiot kolekcjonerski, katakumby. No, czyli znowu historia. Jak widzicie, możecie sobie zastopować film i przeczytać. Taka ulotka, mamy już kilka. No i co, moi drodzy, na tym sobie zakończymy. 3 zadanka w 32 minuty. Dobry wynik. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie suba na kanale. I widzimy się w tych i kolejnych materiałach. Hej, ludziska, piona.